No hejkowi na Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym będziemy robić challenge budżetowy po raz kolejny, czyli jeden praktycznie z moich ulubionych challenge'ów The Sims 4 w budowaniu. I ten nasz budżetowy challenge będzie polegać na tym, że wszystkie pomieszczenia, które umieszczę w domu, będą mieć ten sam budżet, a ten budżet będzie taki sam jak wartość całego domku z zewnątrz, który za chwilę po prostu zbuduję. Czyli chodzi mi dokładnie o tą wartość, którą będzie widać tutaj. Ciekawa jestem w sumie, ile tak naprawdę taki domek z zewnątrz kosztuje, no wydaje mi się, że nie kosztuje. Kosztuje 40 tysięcy simoleonów, ani 30, ani 20, tylko myślę, że to będzie jakoś w granicach pomiędzy 5 a 10 tysięcami, może 15. I jak widzicie, znajdujemy się w miejscowości z dodatku razem raźniej, także tutaj sobie coś spróbujemy wybudować. Zastanawiam się, czy tę wierzbę po prostu stąd nie wywalić, to już wtedy będzie mieć jakby parcelę nasza, będzie kosztować 0 simoleonów już na sam start. Także dobra, jestem w sumie ciekawa, jak to wyjdzie, bo wiadomo, że tutaj raczej będą mi się tylko ściany po prostu liczyć do tego budżetu. Ja na ten budżet nie będę jakoś tak patrzeć teraz, chciałabym po prostu go zobaczyć już jak cały dom z zewnątrz dokończę. I też się zastanawiam nad rozmieszczeniem tutaj tego domu, czy zrobić ten dom jakiś taki bardzo duży, czy może jednak nie i może jednak po prostu zrobić jakiś mały i wtedy po prostu na te pokoje mi będzie starczać kasy. Bo też wiecie, zaraz się okaże, że ja wybuduję duży dom i po czym będę miała jakieś... On będzie kosztował 7 tysięcy i na bardzo duży pokój będę miała 7 tysięcy, tak samo jak na jakąś małą łazienkę. Więc to jest trochę taki niesprawiedliwy challenge moim zdaniem, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, się nagadałam, ale my... przydałoby nam się tutaj zbudować dom i się zastanawiam, czy to zrobić po prostu na jakoś na środku, czy może po prostu gdzieś jakoś to inaczej umieścić, ale dobra, na razie może zrobimy to w ten sposób, że tutaj sobie wstawię takie coś, bo widzę, że tu mi się spodobał ten pomysł podjazdu, bo tam jak widzicie, są takie domki z tyłu, które mają jakieś podjazdy, to są oczywiście domki, które niezbyt są takie grywalne, no bo to wiadomo, są jakieś domki z otoczenia, dlatego tak się zastanawiam, czy by tutaj po prostu podjazdu nie zrobić, no i to będzie oczywiście taki podjazd bardzo, bardzo atrapowy, bo jak wiadomo, aut nie ma w Simsach, takich prawdziwych. Od razu postaram się tutaj porozmieszczać jakieś pomieszczenia i myślę, że te pomieszczenia będą dosyć małe. Tak mi się wydaje, że to będzie najmądrzejsze z mojej strony, żeby takie coś właśnie tutaj zrobić, ale też, żeby ich nie zrobić zbyt małych, bo właśnie jak mi się trafi 7 tysięcy do salonu, to spoko. Kupię sobie jakiś duży telewizor, kupię sobie no po prostu jakieś droższe rzeczy, ale w korytarzu jest bardzo małe pole do popisu, ponieważ tutaj jedynie co to trzeba drzwi wstawić i po prostu powiesić jakieś obrazy, ewentualnie dywan, więc tutaj, jeżeli mi się wylosuje jakieś 7 tysięcy, to będzie lekki problem z tym. Dobra, na razie ten dom wygląda w ten sposób. Oczywiście nie ma jeszcze tutaj dachów, chociaż te dachy to raczej za dużo tutaj rzeczy nie zmienią, ponieważ te dachy, jak wiadomo, one są darmowe. No ale dobra, postarajmy się tutaj, żeby ten dach był jakiś taki może fajniejszy. Dobra, tylko że ja tak jakby trochę z tym kształtem poszalałam, ponieważ niezbyt dobry będzie ten kształt do robienia dachów, bo ja zazwyczaj staram się, żeby właśnie te dachy, no jakoś tak powiedzmy wyglądały chociaż trochę. A tutaj ja się starałam właśnie, żeby te pomieszczenia rozdzielić bardziej, niż żeby ten dach tutaj dobrze wyglądał, dlatego teraz będę miała lekki problem. Dobra, mamy ten dom gotowy. Wygląda on w ten sposób. Oczywiście brakuje tutaj paru elementów. Na razie dodałam tylko schody. Jak widzicie, brakuje tutaj jakichś kolumn. O, jeszcze te schody po prostu sobie skopiuję na drugą stronę, żeby te już schody po jednej i po drugiej stronie po prostu były. Wzięłam jedne z tańszych, czyli te drugie, no za 8 simoleonów to jakby za drogie, a te też one nie chcą. No i co, czy by już teraz patrzeć, jak ten budżet wygląda i czy by już po prostu ten cały dom dokończyć tak samo, z tym samym budżetem, jaki tutaj jest, wartości tego domu? Powiem szczerze, że za duży na pewno ten budżet nie jest, ponieważ wydaje mi się, że tu nawet z 4 tysięcy może nie być. No, obawiam się właśnie, to chociaż nie wiem w sumie. Dużo jest tych ścian, jakby nie patrzeć, też ten komin jest taką ścianą dodatkowym, pomieszczeniem w sumie dodatkowym, które tak naprawdę jest bezużyteczne, a jednak trochę kosztowało. No dobra, i co teraz robić? Dobra, patrzę i potem po prostu już będę tego budżetu się trzymać. Uwaga! Ej, 8972 simoleony. Dobra, ej, powiem Wam szczerze, że myślałam, że mniej. Ja w ogóle myślałam, że to 3000 będzie kosztować. Nie, no dobra. Za 9000 około? No to ja myślę, że nawet wszystkie tutaj pomieszczenia zrobię na luzie. Jak widzicie, już tutaj ustawiłam sobie tą kwotę, którą będziemy wykorzystywać w każdym pomieszczeniu. Już to powiedziałam chyba z 15 razy w tym odcinku. I właśnie tutaj na domku z zewnątrz. I tak, teraz ja bym chciała zacząć od zrobienia prawdopodobnie na całego tego domu. Z zewnątrz, żeby dodać tutaj kolumnę, żeby tutaj dodać płotek, jakieś okna, jakieś drzwi, jakiś, no, komin pomalować. To akurat trzeba tylko pomalować. No i zrobienie ogródka. Na pewno jest to jeden z priorytetów aktualnie dla mnie. No nie wiem, co tu się stało, ale w ogóle z jednej strony mi się zrobiła jakby barierka w całości, a tutaj mi się nie zrobiła. Chyba muszę to podnieść jeszcze odrobinę. No dobra, no to podniosłam. Trochę mi kasy to zeżarło, ale niech będzie. Okej, i to wygląda na razie w ten sposób. Tutaj na pewno chciałabym użyć bardzo dużej ilości rzeczy z razem raźniej, bo ja w sumie, no nie wiem, ile ja mam ten dodatek już, ale no tak wydaje mi się, że z miesiąc może już minąć od kiedy go kupiłam, nawet chyba nie. I właśnie
dalej trochę nie popatrzyłam do końca, co w tym dodatku się znajduje. Dlatego w dzisiejszym odcinku właśnie raczej tutaj z zewnątrz, przynajmniej ten dom, będzie z tego dodatku zrobiony. Tutaj w takie bardziej kremowe kolory lecę, ale wydaje mi się, że będą one tutaj w miarę dobrze pasować. W ogóle zapomniałam, że zrobiłam jakieś takie tutaj miejsce i tu chyba zrobimy sobie kuchnię. W ogóle te wszystkie trzy pomieszczenia mają ten sam rozmiar. I to akurat nie wiem, jakim cudem wyszło, no ale dobra. Ale tutaj właśnie z tej strony zrobimy sobie takie duże okna. Albo wiecie co, tutaj zrobimy sobie właśnie jadalnię. Jadalnia będzie tutaj, ponieważ tutaj mi jakoś tak lepiej będą te większe okna pasować, a w kuchni raczej nie chciałabym, żeby dużo tych okien było, no bo wiadomo, że te szafki wiszące chciałabym zawiesić. No okej, okay, mamy na razie takie coś. Teraz tak, lecimy z drzwiami, chociaż te szerokie drzwi raczej mi tutaj nie przypasują, no właśnie, one są troszeczkę za duże, ale to nic, weźmiemy sobie po prostu takie mniejsze, one też są całkiem cute i do tego tutaj jeszcze naprzeciwko będzie kolejne wyjście. O, szkoda, że mi się te nie zmieszczą. To właśnie już te łuki i te drzwi wszystkie zaliczmy do tego zrobienia domku. Co prawda nie jest to domek z zewnątrz, a raczej w środku, ale właśnie, no dajmy już po prostu te drzwi, bo to są fundamentalne tak naprawdę rzeczy, które się powinny tutaj pojawić. No i co, na razie nam zeszło ponad 2000 simoleonów, więc myślę, że nawet ten ogródek może całkiem wypełniony być. Kurczę, no chyba taki standardowy dach będzie tutaj, no chyba najlepszy, tak mi się wydaje. Jeszcze brakuje mi jakiejś podłogi, ale tą podłogę to sobie właśnie nie wiem, czy z tego razem rezynę jakąś znajdę. No są to jedynie kafle, więc raczej wezmę sobie tutaj z podstawki. Ja lubię taki kawał betonu, wiadomo, sobie użyć i tu akurat jest w odpowiednim kolorze, bo jest taki, no bardzo jasny i będzie tutaj pasować. I tak sobie myślę, że zrobimy sobie ścieżkę. I właśnie mówiłam coś o tym podjeździe. Mamy dużo kasy, kupę kasy można powiedzieć nawet. Więc tutaj gdzieś w tej części można by ten podjazd zrobić. Oczywiście on będzie tylko prowizoryczny. Możemy sobie tutaj jakiś zaraz postawić jakąś wiatę na rowery czy coś takiego. Właśnie przecież w tym dodatku dochodzą rowery, więc tutaj nie będzie akurat problemu. I do tego dołożymy sobie jeszcze jeden z moich ulubionych płotów. Tylko że właśnie nie wiem, czy w kolorze takim beżowym, czy może białym. Chyba ten beżowy trochę lepiej tutaj pasuje. Więc sobie polecimy z tym płotem, no powiedzmy, że na całą szerokość mniej więcej tej parceli. Zrobimy sobie taką prostokątną właśnie część. I zaraz sobie tutaj jakiś żywopłot jeszcze będę chciała posadzić, żeby to jednak trochę ten płot może jednak zakryć, ale tak nie do końca, wiadomo. Trochę ten jednak żywopłot kosztuje, więc w sumie o, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w ogóle cały ten płot jakby zasłaniać i tak się zastanawiam, żeby po prostu nie zrobić tego z tej strony i tam z tyłu, żeby po prostu kasy trochę zaoszczędzić jeszcze, a bo to w sumie może powinniśmy z tej strony zrobić ten żywopłot. Dobra, nie wiem, zaraz zobaczę, ale na razie chciałabym ogarnąć tą część tak bardziej. Na razie to zrobiłam w ten sposób, znalazłam też taką wiatkę, ale w sumie nie wiem, czy ją do końca tutaj zostawić, bo nie wiem, czy mnie po prostu na rowery będzie stać, bo ja troszeczkę tutaj poszalałam z tym hajsem, trochę rozdałam go na różne rzeczy, bo zostało nam 1500 simoleonów, no i jest to dosyć mało. Chciałam jeszcze tutaj domek na drzewie umieścić, tylko to drzewo trochę duże. Aha, bo to się buduje ten... Jezu, ja w ogóle nie znam tego dodatku, nie? To się chyba buduje ten domek na drzewie dopiero, tak? Aha, aha, dobra, no to mnie tutaj nie będzie mnie to pasować. Ja myślałam, że to będzie od razu zrobione. Ale dobra, rowery są, mamy tutaj rowery. Weźmiemy jakieś ze dwa najtańsze, powiedzmy, i tutaj po prostu poradzimy sobie z jakimiś innymi rzeczami dla dzieci raczej, jakimiś drabinkami, czy tam może nawet huśtawkami. A, dobrze, drabinki kosztują 845, mnie nie stać na takie rzeczy, może huśtawkę jednak im dajmy. Okej, znalazło się miejsce na drzewo i donice. Tą huśtawkę nie wiem do końca, jak miałabym ją umieścić, bo ja nie wiem, to po prostu będzie jedna rzecz, która sobie po prostu stoi na środku, nie wiem, czy to mi się do końca podoba. Ale z drugiej strony, nie mam co innego tutaj dać, ponieważ troszeczkę już nie mam funduszy, bo zostało mi 12, boże, jakie 12? 216 simoleonów, no i tak, będziemy mieć huśtawkę, będziemy mieć to coś. Zastanawiam się, czy by po prostu tej wiaty nie usunąć. Ona kosztuje 800! Dobra, nie, ona spada. Nie będzie tutaj wiatki, sorry, te rowery to będziecie musieli sobie trzymać tutaj. Dobra, tutaj im zrobię miejsce na rowerki, bo chciałam tutaj jeszcze rośliny posadzić, ale no dobra, już po prostu może lepiej nawet będzie, jeżeli takie coś zrobimy. Tutaj dałam im jeszcze takie miejsce na granie w klasy. Akurat 10 tylko simoleonów kosztuje, to jest z dodatku do wynajęcia, z tego co pamiętam, więc będzie to fajnie tutaj wyglądać. No i dobra, dokończmy ten ogród, żeby to wyglądało w miarę dobrze, bo to na razie nie wygląda zbyt dobrze. Ale jeszcze tak w sumie sobie pomyślałam, że fajnie może by wyglądały jakieś donice na tych oknach. Niekoniecznie wszystkich, ale na przykład na tych górnych. Tutaj sobie damy ze dwie donice i tutaj akurat są też dwa okna, więc na górę też polecą. Takie dwie donice z kwiatuszkami, no wygląda to po prostu lepiej, tak mi się wydaje. No i dobra, 424 simoleony. Za co ja mogę jeszcze za te pieniądze kupić, żeby tutaj w ogóle zrobić jakiś fajny ogród? Chyba najlepiej tu by było, gdyby kupić jakiś stół do tego krzesła i zrobić takie miejsce właśnie, no jak ja to mówię, do zjedzenia grilla. Oto nawet znalazłam takie z parasolem i do tego dołożymy sobie takie składane plastikowe krzesło, albo dobra, takie zwykłe plastikowe krzesło. One akurat są tanie, weźmiemy sobie na przykład w takim jasno-zielonym kolorze. No i co? Tanio będzie zrobić jakieś ścieżki, które będą ścieżkami takimi namalowanymi, więc tutaj nie będzie problemu. No i co? Zostało mi 189 simoleonów.
milionów, więc to jest chyba idealny moment i idealna kwota, żeby dać tu jakieś krzaki, jakąś dzikość zrobić, żeby zakryć resztę miejsca, która została tak naprawdę pusta i wtedy będzie to po prostu lepiej wyglądać. Jeszcze nawet zostało mi tutaj tych 9 simoleonów, więc za 5 simoleonów kupiłam graffiti. W końcu na coś to graffiti się przydało, bo ja zazwyczaj je upychałam, gdzie tylko się da, żeby po prostu kasę stracić w challenge'ach po prostu budżetowych. No ale tutaj jest idealne miejsce, nawet rower jest jakiś narysowany, jakiś most i tutaj mamy rowery, no wiadomo, że to jakoś ma sens. No i co, 4 simoleony, więc tutaj już zbytnio dużego pola do popisu nie mamy. No mamy tutaj huśtawkę, mamy jakieś miejsce do siedzenia, do sadzenia roślin. Mamy też podjazd, można by powiedzieć, że trochę nawet za duży. Ej, czekajcie, to ja może zmniejszę ten podjazd i po prostu nawet może uzbieram na jakąś ławkę albo na jakąś lampę na ten taras przed domem. No, 76 simoleonów, no kurczę. No i co, stać mnie na jakąś ławkę? Ta, nie stać mnie. Stać mnie na krzesło. Nawet nie, nawet na jedno krzesło, a nie na dwa. No dobra, no to będzie jedno. Może jeszcze uda mi się gdzieś 4 simoleony znaleźć, halo? I dobra, mam pomysł, bo i tak tego nie widać, a tutaj są jakby wybudowane małe płotki. Ja to po prostu usunę, patrzcie. Pyk z jednej strony i pyk jeszcze tutaj z drugiej strony. Tego w sumie nie widać, no, tak jakby się człowiek przyjrzał. A zawsze to jakiś pieniądz. No teraz mnie tylko na taką ławkę stać. Dobra, może być, może być. I zostało na 26 simoleonów, więc już tutaj raczej nic nie wykombinuję. A nie, mogę sobie kwiatka na przykład kupić jakiegoś jednego. To w takim razie tutaj sobie umieszczę kwiatka, gdzie jest to drzewo. I zostało 6 simoleonów i już z tym już po prostu nic nie zrobię. Także co, przechodzimy w końcu do środka i lecimy. Znowu ten sam budżet sobie ustawiamy. Zaczniemy sobie oczywiście od zrobienia korytarza. Zastanawiam się, czy by od razu nie polecieć z jakąś troszeczkę droższą podłogą, tylko ze względu na to, że wiem, że ten korytarz jest troszeczkę mały, a mam za dużo pieniędzy. No, muszę je jakoś przewalić, nie? I w tym pomieszczeniu będzie naprawdę ciężko. Już to czuję. Czuję to w kościach, ponieważ zrobiłam praktycznie większość rzeczy, którą zazwyczaj robię w korytarzu i zostało mi bardzo dużo kasy dalej. Więc tak, ja myślę sobie tak, żeby tutaj postawić jakąś kanapę, jedną z droższych, która będzie na dwa miejsca siedzące, a ta kanapa całkiem ładnie tutaj wygląda z psufikotów, tak mi się przynajmniej wydaje. Nad to powiesimy sobie też jakiś dosyć drogi obraz, albo nawet po prostu weźmiemy sobie jakieś drogie obrazy i je pozmniejszam i one po prostu, wiadomo, więcej się tutaj na tej ścianie zmieści. Dobra, znalazłam zastosowanie moich pieniędzy, ponieważ tutaj są, zakochaj się, takie duże rośliny, które są no takimi roślinami na ścianę. No i pomniejszyłam je i po prostu dałam tutaj dwa i zostało mi 1700 simoleonów i jeszcze właśnie dałam taką rzeźbę, która też kosztuje 1500. No jeszcze 1700 nam tu zostało. To można by jakąś też rzeźbę drogą postawić na tą część, gdzie jest wejście, tylko trzeba dobrać jakąś też, żeby ładna ona była. No tutaj mamy jakieś królewskie popiersie kordeli. No ej, powiem wam, że dużo kasy kosztuje. Zostało nam wtedy 300 simoleonów i nawet całkiem tutaj dobrze kolorystycznie pasuje. No i co? Zostało nam 300. Dobra, no to jeszcze jakiś dywan na pewno, ewentualnie jakąś lampkę. Właśnie, przecież lampę wiszącą można by tutaj dać. A tutaj na przykład nad tym stolikiem powiesimy sobie taką jedną, żeby to wyglądało w ten sposób i... No dobra, to będzie na tyle z lamp. Mam pomysł, wiecie co? Czy by może po prostu tutaj na podłogę nie dać marmurka? Czy to nie będzie już zbyt fancy? Nie, no to chyba będzie już zbyt fancy, lepsze tutaj panele będą. Kurczę, już myślałam, że mam zastosowanie tej kasy. Ale moment, moment, przecież my jeszcze mamy tu kupę miejsca, żeby rośliny porozstawiać. Co? Ja się przejmuję, tutaj damy sobie taką wiszącą przy wyjściu. O, i jeszcze akurat za 105 znalazłam takiego fikus Franek. No pięknie Franek będziesz tutaj się prezentować. Zmniejszymy go sobie, damy sobie go tutaj i zostało nam nawet 0 simoleonów. Wow, a w sumie jestem w szoku, że tak do aż zeszliśmy. No dobra, no to mamy właśnie to zrobione. Teraz przejdźmy do tej części, ponieważ tutaj chciałabym zrobić salon. Ten salon będzie trochę mały. Więc wiecie co? Ja tak sobie myślę, żeby może nie poszerzyć po prostu salonu, a kuchnię sobie zmniejszyć, bo to jakby chyba raczej nie będzie tutaj problemu. No i co? Lecimy od razu z kominkiem. O Jezu, ja tak w sumie myślę sobie, że ten w ogóle nieustawny jest ten pokój. Może wiecie co? Ja po prostu jeszcze przesunę to wejście do tego pokoju w tą część, bo po prostu to się nie uda. To się nie uda. Ja już to widzę, że to się nie uda, więc przesuńmy po prostu te drzwi. Okej, dałam tutaj podstawowe rzeczy. Zostało mi 1700 simoleonów. Jest tutaj kominek, mamy telewizor, jeden z droższych tak naprawdę. Wiszący, mamy zasłonki, mamy dwie kanapy, też najdroższy, albo jeden z najdroższych dywanów. Została nam jeszcze ta część, no to ta część to nawet jest taka idealna, żeby sobie wstawić regał. To sobie nawet może weźmiemy z miejskiego życia i naprawdę sprawnie poszedł ten pokój, bo zostało nam 700 simoleonów, więc tutaj tylko na wykończenie tak naprawdę tego pomieszczenia. Na pewno stolik kawowy chciałabym w tej części środkowej pokoju sobie postawić. Do tego myślę, że w tej części też fajnie by wyglądała lampa. Damy sobie kwiatka na ten stolik. A też muszę uważać, żeby mi trochę kasy zostało, bo ja jeszcze chcę jakiś obraz tutaj powiedzieć, a ja już tutaj takie drogie rzeczy wybieram, że zostało mi tylko 147 simoleonów. Dobra, to był akurat bardzo łatwy pokój. Z tym korytarzem miałam lekki problem, a przypominam, że jeszcze korytarz mamy na górze. Ej, nic mi się tutaj nie podoba z tych obrazów. Dobra, chyba muszę tańszego kwiatka kupić, a tutaj jakiś droższy obraz powiesić. O, ten wygląda, wydaje mi się, że ciekawiej. I do tego dołożymy sobie oczywiście roślinkę.
choinkę, trochę tańszą niż była, albo nawet bukiet róż, ej, bukiet kwiatów tutaj, w takim na przykład różowym kolorze, będzie tutaj świetnie wyglądać moim zdaniem. No i dokończyliśmy salon, zakończyliśmy. Ej, tu jest tylko jedna lampa! To czekajcie, to ja chyba ten obraz jeszcze muszę sprzedać. Dobra, to te kwiatki też to sprzedam. Powiedzmy lampę najpierw, a potem będę myśleć. Znaczy tak naprawdę ta lampa do końca nie jest potrzebna, bo i tak coś tam widać przez tą lampę, która jest właśnie w kącie, ale no dobra, zawsze tam więcej światła, tym chyba lepiej, tak mi się wydaje. Tutaj sobie zamienię ten obraz, będzie tym razem taki, no i chyba mnie już nie stać na żadną roślinę czy stać. Bo proślina, nie no, idealnie. No i dobra, mamy, zostało nam dwa simoleony, więc uważam, że to jest już koniec, nie ma już nic. I przechodzimy do kuchni. W sumie z domowego kucharza są dosyć drogie meble, tylko tak się zastanawiam, czy mi w ogóle kasy by starczyło, gdybym ja ich użyła. Chciałabym, żeby ta kuchnia była mniej więcej w ten sposób zrobiona, bo wtedy jest najwięcej blatów i można będzie tutaj na luzie sobie przejść. Zastanawiam się, czy tego łuku w ogóle jeszcze nie wywalić, może jakiś mniejszy zrobić, ale dobra, no już dałam taki, to trudno. No moim zdaniem teraz w tym momencie by trochę mniejszy pasował. I teraz tak, może tutaj zrobimy sobie w tej części szafki wiszące kuchenne tylko i tutaj może nad tą kuchenką walnę okap tylko, chociaż nie, to trochę dziwnie wygląda, jak to się nie łączy. To może jednak tutaj tylko szafki damy i tutaj sobie okap po prostu dam pod tą szafkę. To chyba będzie lepszy sposób i zostało 678 simoleonów, naprawdę. To jest bardzo prosty pokój do zrobienia. Teraz okaże się, że będę musiała coś sprzedawać, bo mnie nie będzie stać na coś i coś czuję, że tak będzie, bo już widzę, że ten po prostu nasz budżet powoli zaczyna się wykraszać. Wykruszać, a nie wykraszać. Dobra, no to pytanie teraz, co my możemy sprzedać aktualnie? No możemy sprzedać w sumie jedną szafkę, ona do końca nie jest aż tak tutaj potrzebna. Za pieniądze z tej szafki moglibyśmy kupić sobie dekorację, ale na pewno chciałabym też kupić jakąś lampę. I teraz pytanie, czy mi 230 simoleonów wystarczy na to, żeby dokupić jakieś dekoracje do kuchni? No powinno wystarczyć w sumie. I tak to właśnie wygląda. Mamy tutaj misę z owocami, chlebak, jakieś miejsce na przyprawy, miejsce na odłożenie łyżek, papier ręcznikowy... Ręcznik papierowy, a nie papier ręcznikowy, co ja gadam. No i kosz na śmieci. Uwaga, kosz na śmieci kupiłam niemożliwe. I dobra, zostało nam 5 simoleonów, także myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do kolejnego pomieszczenia. Tutaj oczywiście robimy jadalnię i myślę, że ten pokój też może przysporzyć mi parę problemów, no chyba, że znajdę jakiś stół, który będzie mi się podobać, a jednocześnie będzie tutaj pasować. No i co, jakieś drogie krzesła by do tego się przydały. No to powiedzmy, że te będą tutaj pasować. Sobie tak na środku to postawię. O, wiem. Przenieśmy ten łuk w tę stronę. Tutaj sobie przewieszę to. Ten stół sobie postawię bardziej w tej części, a w tej części chciałabym umieścić jakieś gabloty z naczyniami, ewentualnie po prostu jakieś szafki i lustro nad tym, żeby to ładnie po prostu wyglądało, ale z jednej strony, z drugiej, znaczy bardziej z drugiej, a nie z jednej, żeby stracić kasę tutaj na te szafki właśnie, bo sobie powiesimy te szafki kuchenne. O, i weźmy sobie to wielkie lustro, tak! Nawet razy dwa, bo mi się po prostu jedno nie zmieści, więc to też nasza kasa się straci i jakieś różne drogie dekoracje tutaj swoje ustawimy. No i na pewno powieszę zasłony na te okna. To sobie weźmiemy te, które w sumie dałam w salonie z ślubnych historii, jakiś dywan pod spód. Ej, dobra, no nie będzie takiego większego problemu z tym pomieszczeniem, myślałam, że będzie gorzej. Bardziej fancy w sumie jest ta jadalnia, bo powiesiłam tutaj taki żyrandol nawet, bardzo fancy, bardzo, bardzo. Jeszcze chciałabym tutaj dodać jakieś ściany i się zastanawiam nad takim czymś, no a tutaj akurat na tym nie muszę tracić jakiejś większej kasy, chcę, żeby to wyglądało po prostu dobrze, chyba, że dałabym tutaj jakiś brązowy kolor, czy to jest too much? Chyba to jest too much. Albo dobra, jak już fancy całkiem, to sobie dajmy takie, nie wiem, sztukaterie na tą ścianę. Okej, tak wygląda ten pokój i teraz tak, brakuje mi tu czegoś, jakichś roślin na pewno, zostało mi 185 simoleonów i dosyć to jest chyba dużo, bo nie wiem, naprawdę już nie wiem, co miałabym tutaj dać. No oprócz właśnie tych roślin, to dobra, to lecimy. Teraz tak, jakiś bukiet kwiatów damy sobie może na sam środek tutaj, a te dekoracje. Dobra, znalazłam jeszcze jakąś rzeźbę z rancha za 60 simoleonów, to może po prostu postanowiłam, że tutaj damy sobie na ten stół, bo na tym stole no może przecież stać więcej rzeczy niż tylko jedna. Więc tak będzie wyglądać ten pokój. Ogólnie polecam w takie białe kolory z tego, co tutaj widzę w tym domu, ale no, no to raczej ładny jest ten dom. Dobra, przechodzimy do łazienki. Tutaj akurat chyba nie będzie większego problemu, bo możemy sobie wybrać jakąś droższą armaturę łazienkową. Przypominam, że jeszcze na górze będzie jedna łazienka, to już będzie trochę cięższe zadanie, bo ona jest trochę mniejsza. Ale no, może wstawimy po prostu sobie jakąś drogą wannę czy coś takiego, ale to potem sobie do tego przejdziemy. Na razie zróbmy to na dole. Dobra, ta łazienka jest dosyć duża. Myślę, że sobie użyjemy tego prysznica z życia i śmierci. No i chciałabym, żeby ta łazienka ładnie wyglądała, ale nie wiem, czy ona mi wyjdzie ładna. Wiecie co? Tak sobie myślę, czy by tutaj nie walnąć jakieś platformy, bo wtedy to może po prostu jakoś tak inaczej podzielić, żeby to lepiej wyglądało po prostu. Ja naprawdę nie lubię dużych łazienek robić w Simsach. Tutaj sobie postawię jeszcze ściankę, żeby to lepiej wyglądało z tą wanną.
bo właśnie chciałabym w tym miejscu ustawić wannę. To okno na pewno zasłonię jakąś zasłonką. Może być taka z podstawki, to akurat dwa razy będzie, dwa razy pieniążki stracone. I teraz tak, myślę, że w sumie, bo mamy tutaj taki bardzo ładny marmurek, że w tej części moglibyśmy ustawić jakąś szafeczkę i poustawiać różne dekoracje takie właśnie do łazienki. Tu sobie jeszcze może też jakąś ściankę wybuduję. A w tej części zrobimy sobie miejsce na umywalkę, a tutaj dodamy toaletę. Powinno to dobrze wyjść. Ej, no dobra, powinno dobrze wyjść. Patrzcie, bo zostało mi niecałe 1000 simoleonów i tutaj sobie normalnie poustawiam. Zostało mi tam niecałe 1000 simoleonów, dlatego lecimy z łazienkowymi szpargałami. One akurat nie są zbyt drogie. Chyba najdroższa rzecz 100 simoleonów mnie kosztowało, także tutaj nie będzie z tym większego problemu. Jeszcze tak, chciałabym tutaj na tą wannę dać miejsce na jakieś kosmetyki. Tutaj może jeszcze, bo tutaj dałam na razie dwie rzeczy i w sumie myślę, że to chyba na razie się wstrzymamy z tym. Dodam jeszcze papier toaletowy. W tej części moglibyśmy zawiesić jakieś ręczniki, a nawet niech będą ze dwa. I teraz tak, bo sobie tak myślę, że moglibyśmy również powiesić tutaj jakiś obraz w tej części. Myślę, że nawet całkiem dobrze to może wyjść. Z taką ciemną ramą akurat znalazłam i będzie ta rama pasować do tych luster, bo w ogóle te lustra, zadziwiający po prostu kolor wybrałam tych luster, ale jakoś tak mi się tu spodobał. W ogóle nie wiem czemu, ale na te umywalki z życia i śmierci nie można stawiać rzeczy. To są mi chyba jedyne takie umywalki, a to są, wiecie, no jakby po tej aktualizacji dość naprawili, że można już na wszystkie stawiać, a tutaj nie można i to nie wiem czemu tak jest w sumie. Dodałam na tą ścianę jeszcze takie światełka, żeby coś za tą wanną było ciekawego i to by było właśnie na tyle w tej łazience i powiem szczerze, że to chyba na ten moment moje ulubione pomieszczenie w tym domu. No nie wiem, jakoś tak mi się podoba. No ale dobra, przechodzimy teraz do tego gorszego pomieszczenia, bo znowu musimy zrobić tutaj niestety korytarz. No zobaczymy jak to wyjdzie. Spróbuję to zrobić dobrze, trochę inaczej niż może ten korytarz na dole. Myślę, że w tym korytarzu moglibyśmy w sumie dodać jakieś biurko, bo zawsze jak kupimy komputer, to trochę kasy zejdzie. Może tutaj, przy samym praktycznie oknie i tutaj postawimy jakąś lampkę w ten róg. I tak będzie wyglądała ta część biurowa. Wydaje mi się, że całkiem spoko tutaj wyszła, bo nawet udało mi się tutaj palmę zmieścić. Ona co prawda jest trochę zmniejszona, ale ładnie tutaj to wszystko współgra ze sobą. No i zostało nam niecałe 1800 simoleonów i został nam jeszcze druga połowa pokoju tak naprawdę do zrobienia i się zastanawiam, co tutaj dać. Może jakiś regał w sumie byłby też spoko, żeby tutaj umieścić, no bo to jednak jest taka część biurowa i tutaj są akurat takie fajne regały. Z tego razem raźniej, tylko trochę bym je przesunęła bardziej w tę stronę i zostało nam 630 simoleony, więc jeszcze coś na tą ścianę na przykład byśmy powiesili. O, jakiś zestaw dyplomów, no tutaj wiadomo, jakieś biuro jest, to może te dyplomy, jakieś certyfikaty tutaj też by były spoko. I zastanawiam się nad zmienieniem ściany, przynajmniej tej jednej, żeby miała trochę inną teksturę niż biały kolor. Może nawet na przykład dajmy sobie... O, to dobra, to jeszcze tańsze było niż ta ściana. No dobra, nieważne, ale chciałam tutaj właśnie zmienić tą teksturę, żeby to nie wyglądało wszystko tak samo. Wymienię sobie też lampę na jakąś droższą. Akurat takie kule będą chyba fajnie wyglądać w tym miejscu. I dodałam jeszcze tutaj taki piękny fotel. Ja dalej po prostu go ubóstwiam. Z dodatku zakochaj się, oczywiście w białym kolorze. No zostało nam co prawda 16 simoleonów, ale dobra, odpuśćmy już je po prostu, bo ja nie wiem, co tutaj miałabym dać. Już nie mam miejsca na nic. I co, zróbmy sobie może teraz łazienkę, bo się zastanawiam, czy w ogóle mi się uda zrobić tą łazienkę za tyle pieniędzy, bo jednak ona jest dosyć mała. Od razu może wepchnę tutaj najdroższe rzeczy, jakie tylko się da. Chyba najdroższą rzeczą będzie ta wanna z prysznicem. Mogłabym dać w sumie tą wannę, ale ja nie wiem, czy to będzie funkcjonalne, jeżeli ja to w ogóle tutaj wstawię. Chyba, że to zrobię po prostu w ten sposób, że tutaj dam wannę, tutaj będą te drzwi, tak jakby... Nie, no powinno być tutaj przejście, no patrzcie, można te drzwi raczej normalnie otworzyć, ale nie, czekajcie, bo przecież nie będzie dojścia do toalety, jak ja zastawię go umywalką. Dobra, ale dobra, problem jest lekki. Oj, tutaj będzie problem. Naprawdę będzie problem, patrzcie na to. Ja już wszystkie rzeczy tak naprawdę kupiłam, a mi zostało 5000. 5000 mi zostało, ja nie wiem, co ja miałabym tu wcisnąć teraz. Kupmy jakiś po prostu bardzo drogi obraz, to jest jeden z droższych obrazów. Powiesimy sobie go po prostu nad toaletą. Co? Naprawdę? Jezu, ja tak panikowałam, że mi się to nie uda, a mi teraz zostało 700 simoleonów, które mogę wydać na dekoracje. I na pewno chciałabym zmienić te ściany, bo mi tutaj nie pasują. Weźmiemy sobie tym razem żółte. To ja, wiecie co, może sobie od razu umywalkę wymienię, bo już wiem, że na dekoracje mi po prostu starczy, a ta umywalka nie do końca mi tutaj siedzi. Weźmiemy sobie taką drewnianą, żółtą w sumie, żeby ona pasowała do tej części. Dobra, no i mamy pokój gotowy, patrzcie na to. A nie, dobra, jeszcze papier toaletowy mogę tutaj dać w sumie na ten kibelek i mamy pokój gotowy. To wystarczy pomyśleć, ale ja oczywiście nie mogę pomyśleć i wystarczyło dać jakiś drugi obraz i już wszystko mieliśmy gotowe. Dobra, przechodzimy do pierwszej sypialni przed ostatniego pokoju tak naprawdę i tutaj będzie sypialnia z podwójnym łóżkiem. Od razu sobie może tutaj wybiorę jedno z droższych łóżek, żeby nie było problemu. Może tak
takie z baldachimem sobie weźmiemy z miejskiego życia. Akurat będzie chyba fajnie tutaj wyglądać w tej części. No to... Ej, co jest? Czemu mi nagle cała kasa zeszła? Ile ty kosztujesz? 8500, dobra, jednak nie będziemy brać tego łóżka. Ej, w ogóle chyba nigdy nie użyłam tego łóżka, no ewentualnie na jakimś live'ie, ale w takim normalnym domu chyba nie. Ej, weźmy sobie taką pościel w serduszka i jeszcze zagłówek serduszko, no słodziak po prostu. No mi tutaj najlepiej by pasowała jakaś duża szafa, bo ona po prostu dużo kosztuje, a nie na przykład jak taka komoda. Chyba, że po prostu weźmiemy komodę i szafę w białym kolorze akurat, bo wydaje mi się, że to będzie najbardziej pasujący tutaj kolor. Ale się zastanawiam, czy by na przykład jeszcze tego łóżka nie obrócić w tę stronę. No właśnie, może być niefunkcjonalne to, co chcę zrobić teraz. Ale nie, mogę to łóżko postawić w ten sposób i tutaj damy sobie szafę w ten róg, a tutaj jeszcze uda mi się zmieścić szafeczkę. I wtedy tu powinno być przejście, powinno być wszystko funkcjonalne. No niestety ta trochę komoda mi tutaj nie pasuje wizualnie do tego pokoju. To weźmiemy sobie z luksusowego kitu trochę tańszą. Dobra, to jak już w ten róż lecimy, no to lećmy już do końca. Nawet te ściany pokoloruję na ten kolor. Taka trochę luksusowa ta sypialnia, taka zakochaj się z luksusowego kitu. No powiem Wam szczerze, że nawet mi się ona podoba. I na tą komodę umieściłam jakąś gablotkę na biżuterię, do tego lampkę i jest tutaj też takie coś z licealnych lat z aparatem i z kluczami. No chyba będzie dobrze wyglądać. No i co, to by było na tyle w tym pokoju. Wygląda on w ten sposób. Nie ma górnego światła, ale może to nawet będzie przytulniej w taki sposób. I przechodzimy do ostatniego pomieszczenia i tutaj też właśnie będzie sypialnia. Tak, tutaj będzie sypialnia. Zobaczymy jeszcze, co nam się tutaj uda zrobić. Mam nadzieję, że jakiś pokój dla dziecka, bo wiadomo, mamy tutaj huśtawki, mamy jakieś dwa rowery i właśnie, powinny tu być jakiś pokój dla dziecka właśnie. Lecimy z najdroższym łóżkiem, jakie jest możliwe. Znaczy, to było najdroższe, ale ono kosztuje troszeczkę za dużo, więc nie będzie mnie stać na inne rzeczy. Ten pokój jest bardzo nieustawny z tego, co tutaj widzę. Nie wiem, kto to budował. Więc będziemy musieli zrobić taki myk, że zrobimy łóżko w ten sposób, a tutaj umieścimy jakiś regał na książki, do którego nie będzie zbytnio dostępu, ale zawsze jakiś regał będzie, wiadomo. Chociaż w sumie nie wiem, wiecie co, czy nie lepiej by było zrobić coś takiego, już Wam mówię, z tych szafeczek z wystroju marzeń, żeby zrobić własnoręcznie regał taki, tylko mam nadzieję, że on nie przenika przez ściany, no chyba nie przenika. I zrobimy sobie to w ten sposób i tutaj trochę kasy stracimy też, bo tutaj one kosztują po 25 simoleonów tak naprawdę. Do samego sufitu sobie to pociągnę i sobie nawet możemy to przestawić w ten sposób, że tutaj łóżko będzie jakby w tę stronę. Wsadzimy sobie tutaj jakąś lampę stojącą i te półki to też jest dobry sposób, żeby poustawiać różne rzeczy, dosyć drogie, których tak naprawdę nie będzie widać w tym pokoju, a zawsze to będzie dodatkowa przestrzeń na jakieś rzeczy. W sumie to nie wiem, w jakich kolorach bym chciała zrobić to wszystko. Może w takich brązach? Tutaj właśnie ta półka będzie biała, a my sobie w takie brązy polecimy. Albo białe. No dobra, chyba białe sobie po prostu zrobimy. Dobra, spodobało mi się ogólnie ten wystrój marzeń, mi się spodobał, dlatego tutaj lecimy z kolejnymi szafeczkami. O, i tutaj wiecie co? Walniemy sobie kolejne szafeczki. A nie wiem, czy to nie będzie za dużo tych szafek tutaj, ale dobra. Powinno to dobrze wyglądać. Można uznać, że te szafki to też są szafki do przechowywania ciuchów, bo ta komoda, no nie oszukujmy się, jest trochę mała. Nie, wiecie co, okazuje się, że jakoś tak mało pieniędzy mi zostało, bo musiałam tutaj posprzedawać parę takich droższych rzeczy. Typu zasłonę wymieniłam na jakąś tańszą i chciałabym jeszcze właśnie te regały poumieszczać. Na te regały coś, jakieś pudełeczka, jakieś takie różne inne rzeczy, jakieś książki. Zależało mi na tym, żeby tutaj wstawić komputer, a że ten komputer pierwszy, no jest taki trochę brzydki, trzeba przyznać, to stwierdziłam, że na jakiś droższy tutaj chciałabym wydać kasę. No i tak sobie myślę, że może jeszcze... Chociaż nie, dobra, ta półka fajnie tu wygląda. No nie mamy tutaj światła tak naprawdę. Mamy tylko tą lampę i te takie lampeczki, które są umieszczone na tych regałach. To może po prostu tą lampeczkę nawet gdzieś tutaj na to biurko przestawię, żeby było trochę światła jednak w tej części. Zostały mi 3 simoleony, więc nawet nie mam jak światła górnego kupić. Ale dobra, wydaje mi się, że ten pokój wyszedł całkiem ciekawie. I chyba też mi się wydaje, że to jest jeden z lepszych pokoi, które powstały w tym domu. No tak, chyba najbardziej mi się podoba właśnie ten pokój dziecięcy i ta łazienka na dole. Ale wszystko mam wrażenie, że jest zachowane mniej więcej w tych samych kolorach, bardziej jasnych. Do tego jest trochę zieleni, trochę niebieskiego. Tutaj akurat jeden pokój jest żółty, a jeden pokój jest różowy. No a z zewnątrz ten dom prezentuje się w ten sposób. No jest takim zwykłym, chyba standardowym domem rodzinnym. Oczywiście wszystkie pomieszczenia w tym domu zostały zrobione z tego samego budżetu. Ale no co, wydaje mi się, że całkiem fajnie wyszedł ten dom. Oczywiście będzie on do pobrania w galerii, a Wy zostawcie lajka pod tym filmem.